Teatr Polski realizuje platformę edukacyjną Teatru Polskiego, czyli narzędzie internetowe, które ma być przedłużeniem naszych działań edukacyjnych prowadzonych od kilku lat tutaj w Teatrze Polskim. Mamy w swojej ponad stuletniej historii działalności teatru nagromadzonych bardzo wiele ciekawych materiałów archiwalnych. I wszystkim tym chcielibyśmy się dzielić z wszystkimi, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o teatrze, o jego funkcjonowaniu, historii, o artystach, którzy byli i są związani z naszym teatrem. Chcielibyśmy po prostu prowadzić edukację teatralną, szeroko pojętą edukację teatralną, kulturalną, właśnie za pośrednictwem również internetu, a nie tylko zajęć, które prowadzimy u nas w teatrze. Projektując platformę edukacyjną, myśleliśmy przede wszystkim o ludziach, których znamy na co dzień, z którymi pracujemy w trakcie zajęć prowadzonych w ramach Szkoły Widzów, czyli tego programu edukacyjnego, który realizujemy tutaj w teatrze. Więc myśleliśmy o konkretnych osobach, których znamy z imienia i nazwiska, którzy przychodzą tutaj do nas na zajęcia, uczestniczą w warsztatach, kursach, są naszymi widzami, nie boją się powiedzieć, co tak naprawdę myślą o naszym repertuarze, o zajęciach, które prowadzimy. Wiedzieliśmy więc, że będziemy mieli w nich rozmówców, szczerych i dobrych rozmówców do tego, żeby zderzyć nasze pomysły na platformę z rzeczywistością i z ich rzeczywistymi potrzebami. Zorganizowaliśmy wywiady, spotkania, które odbywały się zarówno tutaj u nas w teatrze, jak i w ich szkołach. Pytaliśmy ich o to, z kim na co dzień pracują, o ich uczniów, o potrzeby ich uczniów. Rozmawialiśmy o problemach, z którymi nauczyciele się spotykają. Najczęstszym problemem, z którym nauczyciel musi się borykać na co dzień, jest brak czasu i przeładowana podstawa programowa. Więc wiedzieliśmy, że nie będziemy mogli liczyć na to, że nauczyciel weźmie na swoje barki realizację bardzo obszernego, dodatkowego materiału, bo jest zmuszony do tego, żeby działać wokół podstawy programowej. Dlatego też priorytetem dla nas stało się to, aby pomóc im tę podstawę programową zrealizować i stworzyć materiały, które im ułatwią codzienną pracę, taką, jaką narzuca im system. W takiej formie, w jakiej narzuca im system. Bardzo dużo czasu zajęło nam wgryzanie się w kwestie internetu, poznawanie narzędzi, które on oferuje i dostosowywanie naszych pomysłów do realiów przestrzeni cyfrowej. Na pewno bardzo pomocny był cykl warsztatów realizowanych przez Pracownię Otwierania Kultury. Mieliśmy też zorganizowane warsztaty z innym niezależnym ekspertem, który pomagał nam wgryźć się w temat nowych technologii i też uzmysławiał nam, jak mało wiemy o użytkownikach internetu i potencjalnych użytkownikach naszej platformy. Musieliśmy zderzyć się z tym, że jest z problemem tego, że internet jest narzędziem, które bardzo szybko się zmienia i musieliśmy poznać narzędzia przyszłości, które będą wykorzystywane za parę lat w internecie. I projekt, który trwa tak długo, jest obarczony ryzykiem, że przygotowanie go dzisiaj, w 2019 roku, za dwa lata może się już okazać zupełnie przestarzały i może się okazać, że narzędzia, którymi się posługiwaliśmy, już zupełnie wyszły z użycia. Ciekawostką wyniesioną z jednego ze spotkań z ekspertem była informacja, że najprawdopodobniej użytkownicy naszej platformy nie będą już mieli kont na Facebooku. Będą korzystali z innych mediów społecznościowych, ale nie będzie to Facebook.